Chodzi teraz o wielkość altan i obiektów gospodarczych na działkach zorganizowanych w ogrodach działkowych. Czy budynki, które przekraczają 35 metrów kwadratowych, czy te budynki będą tylko podlegały opodatkowaniu, czy istnieje taka możliwość, że zostaną rozebrane? To raczej nie słyszał, żeby takie rozwiązanie. To znaczy, a mogą się jeśli to panie prezydencie, to chodzi o, że tak powiem, pewnego rodzaju plotki, informacje, które do działkowców skądś docierają i należałoby chyba głośno powiedzieć, jak wygląda ta sprawa, uściślić to. Jest wybudowany zgodnie z prawem, czyli zgodnie z prawem, czy samowola budowlana też podlega opodatkowaniu? Bo najprostszym metodą ominięcia podatku byłoby po prostu wybudować budynek niezgodnie z prawem. Czyli tu nie ma to znaczenia, czy budynek jest powyżej 35 metrów, bo jak wiemy, to jest górna granica, którą wolno było zabudować na działkach, tak? Tam ogrodów działkowych są wyłączone z postępowania organów administracji. Robi to nadzór budowlany i tylko on jest władny do tego, jaką decyzję podejmie. Z tego co wiem, na dzień dzisiejszy są prowadzone takie postępowania.